Podziel się życiem to cykl rozmów o problemach transplantologii w Polsce. Tomasz Sekielski, dzień dobry, a moimi gośćmi są dziś profesor Wojciech Lisik, katedra i klinika chirurgii ogólnej i transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prorektor do spraw klinicznych i inwestycji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu. Nie pominąłem niczego. No, nie wszystko pan powiedział, ale to jest najważniejsze. Yy, oraz Michał Figurski, yy, mój kolega, dziennikarz. Dziękuję. Yy, producent, yy, no, człowiek wielu talentów medialnych, oraz pacjent, co nie jest bez znaczenia w tej rozmowie, pan profesor. Oraz założyciel fundacji. O czym należy koniecznie powiedzieć. O fundacji też wspomnimy, oczywiście. Jeszcze, jeszcze mam kanał na YouTube, niezły, pacjent medyczny. Yy, mogę wyjść, jeśli nie wiem, jestem wam niepotrzebny. My tak możemy, <gry> tak. tak. Yy, połączyła was choroba yy, Michała. Yy, pan, panie profesorze, yy, operował yy, Michała, ratował mu życie. Yy, może jakim pacjentem w ogóle jest Michał? Bardzo dobrym. Yy, bardzo. Wspierającym innych pacjentów przede wszystkim, ale też i dbającym o siebie. Przynajmniej teraz. Dziękuję. To jest, to, jest, to, jest, to jest bardzo długa historia, w której ten człowiek odgrywa bardzo kluczową rolę z dwóch powodów. Po pierwsze, uratował mi życie, a po drugie, był pierwszym lekarzem, który Wstrząsnął mną na, na tyle, że postanowiłem naprawdę inaczej spojrzeć na, na, na swoje życie i na swoje zdrowie. O Twoich grzechach za chwilę, e, które ci doprowadziły do sytuacji dramatycznych zdrowotnie. E, ale jak się wstrząsa Michałem Figurskim, Panie Profesorze? Tutaj, wie Pan, kwestia to, co Michał powiedział, że uratowałem mu życie, to nie jest tak, że jedna osoba uratowała życie Michałowi. Bo żeby być pacjentem, który ma przeszczepiony narząd, to jest bardzo długi proces. I przede wszystkim to jest proces, który musi urodzić się w głowie osoby, która choruje. Jeżeli nie ma woli przeszczepienia, jeżeli nie ma akceptacji tego procesu leczenia, to do takiego przeszczepienia nigdy nie dojdzie. Stąd Michał był pacjentem bardzo królobrnym, który myślę, że nie zdawałeś sobie sprawy przede wszystkim z choroby, którą miałeś, że nie układałeś sobie w głowie, jak ona cię niszczy. To jest tak jak z alkoholizmem. Człowiek jest chory, ale nie do końca. Jest w stanie wyzwolić się z tego. I ogarnąć jakie skutki niesie złota. No tak, tutaj Pan, kwestia u, 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 ułożenia sobie w głowie całego procesu, który nastąpi, jeżeli się nie będzie stosowało do zaleceń medycznych, tak ogólnie rzecz biorąc, jest często nieakceptowalna przez ludzi. A ponieważ jest nieakceptowalna, to jest wypierana. A jak jest wypierana, to nie ma żadnych konsekwencji czynu po tym. Więc Michał w pewnym momencie. Przed na i myślę, że to było głównym punktem zwrotnym w jego życiu, dlatego że niewydolność, trzustki, cukrzyca typu pierwszego miało wielu lat. E, cukrzycę, którą bagatelizował, z którą starał się walczyć, i to jest najgorsze, kiedy się walczy z chorobą, która jest chorobą nieuniknioną i chorobą, która nie ustąpi sama z siebie. A czy walczyć, czyli nie godziłeś się na nią, tak? E, właśnie. Ty powiedz coś, coś co, co mi do tej pory nigdy nie przyszło do głowy. czy całe życie się uczy na szczęście od mądrzejszych. Mm. Um, um. Ja dużo mówię o cukrzycy, jak mówiliście, założyłem fundację, która pomaga ludziom chorym na cukrzycę. Ja swoją cukrzycę bardzo pernego potraktowałem. Do... Mieś 18 lat, tak? Jak Potężny zdiagnozowano. Tak, tak, tak. tak. E, e, po drodze e, wiele złego wyrządziła mi remisja, czyli ten moment, kiedy, kiedy, kiedy po roku te cukry nagle spadły, e, zmniejszono mi insulinę konsekwentnie, potem przerzucono mnie na, na leki e, doustne. E, mm, i w pewnym momencie uwierzyłem, że, że cudownie ozdrowiałem, co jest oczywiście niemożliwe. Ta remisja to był powrót do, 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 do dobrych cukrów, do, do dobrego zdrowia. To się zbiegło w czasie z moim wyjazdem z domu, z Warszawy, przyniosłem się do Krakowa, rozpoczynając pracę w RMF-ie. Daleko od domu, daleko od, od no mimo wszystko, jakiejś, jakiejś opieki i, i jakiegoś, no takiego, wiesz, czujnego oka rodziców. I nagle rozpocząłem życie w pojedynkę w mieście 350 barów, dobrze zarabiający. Wtedy. Ładny. Wtedy dwudziestniczy, paroletni, <laughs> tak, bo wychudzony przez cukrzycę od tego zacznijmy. Ja po prostu już. Od tego momentu uznałem, ok, dobra, cukrzyca to już nie jest mój problem. Ale co, zapomniałeś o niej? Przestałeś o niej myśleć? E, tak, przestałem o niej myśleć. Poza tym, wiesz, no, tu jeszcze dochodzi jeszcze, jeszcze jeden problem. Ja całe życie byłem bardzo otyły. E, I ten, te złe cukry bardzo bardzo pięknie mnie wyszczupliły, zżerając mnie od środka, jak, jak kwas solny. Ja wiedziałem, że kiedy zacznę się leczyć, to, to być może ta waga wróci. Tego się też bałem, więc to jakby kilka, kilka aspektów wpłynęło na to, że ja nie chciałem się leczyć, wiedząc, wiedząc, że jestem chory. Mówię o tym otwarcie zupełnie, ale mało ludzi o tym mówi, ale wracając do, tego, do tej paraleli, której, której, której użył Wojtek. Rzeczywiście cukrzyca jest jak alkoholizm, bo to jest choroba równie śmiertelna, ale kompletnie niewidoczna, bezbolesna, i taka. Znaczy, do, do momentu. Oczywiście, że do momentu. Natomiast, natomiast jest to choroba, ja to często powtarzam, kłamców. Tak jak alkoholik oszukuje siebie i otoczenie, że, że wszystko jest w porządku, bo przecież nie widać, bo przecież codziennie chodzę, chodzę do pracy. Tak cukrzyk oszukuje siebie, lekarza, rodzinę, że tak mierzyłem cukier, tak trzymam dietę, tak uprawiam jakiś sport. I tak w ogóle jest wszystko cacy. A w środku nas postępuje potężna degeneracja, która doprowadziła Llega, do spotkania z Wojtkiem. Przecież nikt ci nie wierzył w to, że ty dobrze prowadzisz cukrzycę, bo jest łatwo zweryfikować to. Um, diabetolog, który cię prowadził, badał hemoglobinę glikowaną i wiedział, że masz źle prowadzoną cukrzycę. Koszmarnie źle trafił. Czemu, I czemu tak, nie było wtedy tak, tak, tak. tego wstrząśnięcia czy rozmowy z Tobą? Która by w jakiś sposób zmieniła twoje postępowanie? Czy otworzyła ci szufladkę w głowie, do której wkładałbyś racjonalne prawdy, które są? Bo albo jesteś głupi, albo jesteś mądry, albo masz wyobraźnię, albo, albo jej nie posiadasz. No I tak naprawdę pierwszy lekarz, który, który porozmawiał ze mną tak, że, że zacząłem wyobrażać sobie siebie, swój stan, swoją przyszłość, w, i, i otworzył mi oczy. Na to, że, że mam życie, mam, mam rodzinę i mam jakąś przyszłość, i lepiej, żebym mnie nie zmarnotrawił, e, 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 to pierwszym lekarzem, który tak za mną rozmawiał, był właśnie pan profesor Wojciech Lisik. Dobrze, ale panie profesorze, trafia do pana Michał. W jakim on stanie do pana trafia? Trudno powiedzieć, że Michał do mnie trafia tak sobie z miasta, z ulicy. To był facet po Udarze, który był dializowany, czyli miał terapię nerkozastępczą. Dodatkowo miał cukrzycę, która go wyniszczała. Dializy trzy razy w tygodniu po cztery godziny, które absolutnie niszczyły mu jakiekolwiek życie. Powiedz, że się mylę. Które nie, niszczyły mu życie ja osobiste, które niszczyły mu życie zawodowe. Wprawdzie miał diurezę, więc tutaj jakby nie przewadniał się istotnie, ale w dalszym ciągu był facetem chorym. I tutaj wie pan, kwestia kwalifikacji do przeszczepienia jest no, otwarta. Ktoś musi przyjść i chcieć, żeby. Mu pomóc. I Michał przyszedł. Michał przyszedł, był kwalifikowany. Koledzy z nefrologii wymyślili, że go przetestują, czy będzie w stanie być dobrym biorcą. Przyjeżdżał do mnie chyba dwa razy, prawda? Byłeś albo trzy. Dwa lata czekałem na przeszczep. Nie mieliśmy dobrego narządu, albo jeżeli nam się wydawał, że jest dobry, to później okazywało się, że nie nadaje się do przeszczepienia. Frustracja Michała, który przyjechał pierwszy raz, był awanturnikiem, mówi: Tu u was nie ma łazienki, jakie tu macie warunki. No, co ty zmyślasz? przeze proszę to wyciąć, cię. to jest wszystko przepraszam nieprawda. Cię. Przepraszam cię, tak było. Ja sobie z tobą też wtedy porozmawiałem i drugi raz już byłeś inny. Już naprawdę, ja to pamiętam, bo mnie <laughs> straszyli figurskim. Zobaczysz, nie, nie, nie kwalifikuj go, nie kwalifikuj go, na pewno nie będzie się słuchał. Szkoda go przeszczepiać. Bo Szkoda to jest, organu. To jest facet, który o siebie nie dba. No, Michał, no taką miałeś. Nie, nie, ja nie. Więc ja też nie przyszedłem do ciebie z nastawieniem bardzo pozytywnym, tylko przyszedłem nie do pacjenta, tylko do figurskiego. Powiedziałeś mi, że dwa lata czekałem na ten przeszczep, nie dlatego, że organów nie było, tylko dlatego, że ja się do tego nie nadawałem po prostu. Psychicznie, I, tak? Że jeżeli mam zmarnować ten organ, który, który, który być, może, być może otrzymam, dlatego, że dalej będę się prowadził tak, jak prowadziłem wcześniej, to się po prostu tego Wojtek nie podejmuje. I tyle, no bo dzisiaj już, już jesteśmy na, na Wojtek-Michał. Wojtek, wiesz, no też jakby wokół mojej osoby narosło potężnie dużo mitów, o których, o których wspomniał Wojtek, bo, bo nie, nie aż taki, aż taki nie był, tak mi się wydaje, przynajmniej z perspektywy czasu. Natomiast wiesz, co, no już do. Ale ja cię do... oceniałem z perspektywy tego, co słyszałem, lecz ja nie znałem. Dochodząc do, do tego momentu. Wiesz, co budzę się po, po przeszczepie. I e, zjawi... Ale poczekaj, ucieszyłeś się, jak się dowiedziałeś, że już, że, że już jest narząd? E... On się cieszył dwa razy wcześniej. Więc to też tak, 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 tak. za trzecim razem, jak człowiek przyjeżdża, to już też troszkę inaczej do tego podchodzi, bo na pewno się nie uda. Na pewno znowu nie będzie. A Przecież... dwa, dwa pierwsze razy coś się stało? E... Narządy się nie nadawały do przeszczepienia, mimo że wydawało się, że się nadają. Mm. Michał był wytypowany z grupy osób, które były kwalifikowane, miał no, dużo zgodnych antygenów, ale no, zespół pojechał, ocenił, że trzustka nie nadaje się do przeszczepienia, więc Michał wracał do domu i to jest też życie na walizkach kandydatów do przeszczepienia. Raz jeden przeleżałem całą noc u dr Wojtaszek, nefrolog, która ratowała mi życie jako, jako, jako pierwsza na, na Banacha i tam pamiętam pierwszy raz wezwany, spędziłem, spędziłem tam całą, całą noc. I to, był, to było kompletne fiasko. Wiesz? Siedzisz w pokoju e, malutkim, e, goły, gołe ściany, i myślisz, I, i wtedy, jakby zderzasz się z tą sytuacją, której tak bardzo się bałeś. Wielu lekarzy odradzało mi przeszczep trzustki, mówiąc, że. O, proszę pana, to jest, to, to jest śmiertelna operacja. Może się zdarzyć, czy ma pan 30%, 30 szansę, szansę zgonu. Gdyby pan był moją rodziną, to ja bym panu odradzał. Dosłownie takie teksty. Jeden lekarz na, na dializach, młody człowiek, przynosił mi. Takie stosy wydruków na temat zagrożeń związanych z przeszczepem trzustki. Nie Ale to pan... wynikało z tego, że oni, Panie Profesorze, to bardziej do Pana pytanie, że ci lekarze nie zdawali sobie sprawy z tego, co mówią, no bo to jest straszenie pacjentów. Pan słyszał zwykle o niepowodzeniach, więc program trzustkowy, przeszczepienia trzustek był obarczony dużym ryzykiem powikłań. No myśmy trochę autorsko zmienili go w klinice i w tej chwili, no. Takie poważne powikłania występują niezwykle rzadko. W związku z tym Czyli to już jest mit, że te przeszczepy to, trzustki są takie. No nie, to jest zawsze groźna operacja. Mm. To, nie, No jasne, no, ale pewnie każdy przeszczep Ja jest patrzę groźny. z punktu widzenia statystyki dużej, mm. dużej grupy. Jeżeli ktoś ma niepowodzenie, to ma stuprocentowe niepowodzenie, więc tu do każdego no, nie zarzucam informacjami statystycznymi, mm. tylko tłumaczę zagrożenia, jakie mogą wystąpić. No Ale jak pan słyszy takie historie, że ktoś przynosi na dializę pacjentowi stosy wydruków o niebezpieczeństwie e, transplantacji. Ale to jest. W, to jest w dostępne w internecie, wie pan tu. Ja wiem, wiem, ale to być może wynikało z troski o Michała, mhm. a nie z niechęci do przeszczepiania. Więc Też tak to jest fakt. Ja bym tego nie kładł na karp, niechęci do do przeszczepienia trzustki. No ta renoma, o, o której słyszał Wojtek, prawdopodobnie no, towarzyszyła mi również na sali dializacyjnej. Więc wiesz, no może rzeczywiście to tak było. Poza tym, wiesz, no, lekarz, lekarz który, który, który kładąc mi rękę na ramieniu, mówił, gdyby Pan był moją rodziną, to bym Panu panu, odradził, mhm. miał w sobie jak najwięcej tej, tej, tej empatii. Mhm. i. i uh. I troszkę, znaczy, ja on właśnie wcale nie, mówię, czy... nie uważał, że on chciał źle dla ciebie. On chciał po prostu dobrze, a, a taką wybrał drogę przekonania cię do tego, żebyś nie był przeszczepiony czy nie był kandydatem do przeszczepienia. Ale to jest jedyna w tej chwili skuteczna metoda leczenia. Przy czym... Bo cukrzyca nie ustępuje, to też należy powiedzieć. No cukrzyca właśnie. się ma. Do końca życia. Yy, tylko zastępuje się insulinę. Prowadząca mnie do, wspomniana do, doktor Wojtaszek na nefrologii, która, która pomagała mi zmagać się z nefropatią, która jako pierwsza powiedziała, że no niestety stan nerek jest taki, że, że już pora na przeszczep. E, e, nigdy w życiu nie, nie, nie powiedziała, proszę tego nie robić, to jest niebezpieczne. Jakby ten człowiek pomógł mi w tej, w tej, w tej, w tej drodze do do Wojtka, więc to też nie jest tak, że, że wszyscy lekarze wokół mm -hmm. mówią, mówią nie. Ale druga para kaloszu, dość przerażająca, jest taka, że dzisiaj będąc po przeszczepie 7 lat, czasem w rozmowie z lekarzami. To 7 lat, Tak, no, naprawdę. 16 grudnia 2016 roku widzę wielkie oczy. I takie zdziwienie, to trzostka można przeszczepić? Mi się wydawało, tak. to mi się to jest wydawało, to wydawało oczywistą, ale to lekarze, wiesz, to mówią lekarze. Tu jeszcze też to, co nie mówią koledzy na dializach, że co trzeci chory z cukrzycą i z niewydolnością nerek, który trafia na dializę, nie przeżywa roku. Więc co trzecia taka osoba umiera, ponieważ nefropatia, czyli, czyli, czyli uszkodzenie nerki, jest wykładnikiem uszkodzenia naczyń. I to są osoby, które mają udary, które mają zawały, które umierają z powodu zakażeń. Mhm. Dlatego przeszczepienie trzustki, mimo że ryzykowne, i takie są wiele lepsze niż przeszczepienie samej nerki, albo zostanie na dializie. No i do trzech razy sztuka i trzeci raz dostajesz sygnał, że, że to twój czas, tak? Walizka, tak. znaczy torba pewnie czekała i tak spakowana. Oglądaliśmy filmy, z, z, że wtedy, wtedy jeszcze mają narzeczoną. Późny wieczór, oglądamy na, na, na DVD, śmiejemy się po ubawieni zupełnie i nagle telefon. Jest, proszę, proszę przyjechać. I wiesz, i takie nasze, nasze przerażenie totalne. E, konsternacja. Torba wiesz co, osoby zgłoszonej do przeszczepu jest zawsze przygotowana, spakowana to jest do, do natychmiast tego. Zawsze przekazu, telefon tak. Tak. gotowy do odebrania. I ta to torba zawsze gdzieś tam w, ką, w kącie leży i widzisz ją przez, mm. przez, przez, przez cały dzień. Siedzi ci w głowie. Wiesz, gdzie, że, 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 że ten dzwonek może w, każde, w każdej chwili zadzwonić. No, no i przyjechaliśmy. Mhm. Taki, wiesz, potężny galimatia z wokół, który też jest dosyć, dosyć przerażający. No ale każdy wie, co ma robić, bo system działa, to tylko dla osoby z zewnątrz, która przyjeżdża, nagle pojawia się wokół niego zamieszanie. Mówię tylko o tym, wiesz, jak to, jak to wpływa na Ciebie, bo, bo przyjeżdżasz już, już lekko przestraszone. I wtedy najgłośniej wybrzmiewają te głosy obarczone. Także przypominasz sobie wszystko. Ryzykiem. Wszystkich zgonu. tych, którzy ci mówili, żebyś nie robił tego. Tak, 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 tak. I głosy dudnią, du, du, dudnią, pod czaszką. Wiesz, no, uratowała mnie, e, e, mnie naprawdę e, e, moja żona, która, która była przy mnie e, cały czas i ten kontakt z, z, z uśmiechniętą, życzliwą, toskliwą drugą, drugą osobą e, e, uśnieża ten. E, to, to, to przerażenie. Magda niezwykle była konsekwentna w tym, co robiła, więc jest, też, jest, jest do tej więc pory. Tu też miałem w niej wsparcie, bo ona mówiła, ale wie pan, ja jestem gwarantem tego. Mówię, ale czy pan Michał, i ja jestem gwarantem tego? Więc no co, i obudziłeś się po operacji? E, I cukier był chyba 90. <grym> no tak, tak. Słuchaj, wiesz, to jest co niesamowite jest to, że, że, że to działa. Niech pan sprawdzi, czy się nie zepsuł. To um, to pamiętaj sobie, wieś, to... Niech pan sprawdzi, czy się glukometr nie zepsuł. A, no, 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 no właśnie. Wiesz co, A kładą się z, wys z wysokim cukrem. E, e, dwa narządy m, m, przeszczepione. I nagle się okazuje, że ten cukier jest, jest normalny. 90 coś. E, e, tak jak Wojtek, Wojtek mówił... A to, to przez... była twoja pierwsza myśl sprawdzenie, jaki jest cukier? Po operacji? Um, no. Tak? Tak. Tak. Tak, 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 słuchaj, ale nie wyglądało to tak różowo, bo tak jak nerka, przepraszam, trzustka zaskoczyła od razu, jak wymiana sprzęgło w warsztacie, przyjeżdżasz, wyjeżdżasz i działa. Tak, z tą nerką, nerką czekałem trochę, po tygodniu dopiero wysikałem się. Pamiętam, że wysłałem takiego SMS-a do rodziny w niniejszym, chciałem ogłosić pierwszy triumfalny sik. Bo było trochę nerwowo, nie wiadomo, tam się jeszcze zrobił jakiś krwiak. No tak, no, operujemy w człowieku. Więc to... Tak, tak. No i wiesz, no i tak naprawdę po tygodniu okazało się, że, że wszystko działa, że, że, że masz nowe życie, zupełnie do którego trzeba się jeszcze przyzwyczaić. Idąc tutaj z Wojtkiem, rozmawialiśmy o pacjentach, którzy. którzy mają poważny problem psychiczny z nieprzyjmowaniem insuliny. Dobrodziejstwo staje się przekleństwem Co? na jakimś. Znaczy, że w momencie, w którym muś, już możesz odstawić tak, insulinę, tak. I nie jesteś pewien, czy możesz to zrobić, bo całe życie e, tę insulinę miałeś. Ja do tej pory, a jestem 7 lat po przeszczepie, mam takie momenty, gdzie wychodzę z domu i wiesz, tak się macasz, dobra, telefon jest. Przejdź tak, Kurczę, insuliny nie wziąłem, wiesz, pena nie mam, kurczę. I ta, taka myśl jeszcze do tej pory gdzieś tam krąży po głowie. Czego najbardziej e, inaczej... Czego, tak, czegoś się musiałeś nauczyć e, po przeszczepie i, i jak bardzo zmienić e, swoje przyzwyczajenia, nawyki? To może ja powiem. Tak. Dobra? To jasne. Bo Michał był... No tak, Michał. Mów, mów oczywiście. Michał był jak to Michał, tak okay. jak go pewnie pan zna. Ja jeszcze wtedy u, nie znałem, ale słyszałem. Możecie właśnie, przestać. Ale u, słyszałem no, tę to historię. To jakiś I, i, I nie był pacjentem, który się słuchał zaleceń. Już abstrahując, i jakie to i niesłuchania tych zaleceń były. Natomiast do końca nie zdawał sobie sprawy, że sam sobie szkodzi. Myślę, to jest główny problem u takich chorych, którzy nie, nie chcą zaakceptować sytuacji, na którą sami się. Sami się zapisali. A ja dużo ma pan takich nie wiem, gdzie, nie procentowo. Pan, ja dużo, niedużo, no, są takie osoby po prostu. Hmm. I e, ja też byłem chyba wtedy po jakiejś operacji nocnej, bo te przeszczepienia zwykle odbywają się w nocy. E, cały ten proces kwalifikacji dawcy i tak dalej, pobierania jest zwykłym procesem, który odbywa się w, w trakcie dnia albo późnym wieczorem. I nasze transplantacje zwykle są transplantacjami nocnymi. Więc ja chyba przeszczepiałem wątroby wtedy i wychodzę z bloku operacyjnego i pielęgniarki mówią znowu ten Figurski zrobił to i to i to. Ja po całej nocy wchodzę do Michała i wyjaśniłem mu bardzo grzecznie, jak powinien postępować, jak powinien na siebie spoglądać. Myślę, że to jest właśnie ważne, żeby odwrócić człowiekowi w głowie pewne priorytety. To czyli, czyli, czyli ty fikałeś już po operacji? To już. dygresja, Tego, <laughs> żebyśmy, żebyśmy wyjaśnili, o, o, co, o co chodzi. E, e. Po, po dojściu do siebie, e, żona mówi do mnie e, Na co masz ochotę? Na, na co masz ochotę co, jak jak, jak, jak mogę ci pomóc? A ja mówię, rosoł Pytam się pielęgniarki, czy mogę rosł? Mówi, dobrze, Rosu, rosół można. No więc moja żona <głosy> <głosy> przywozi mi z bardzo dobrej tajskiej knajpy rosół z kaczki, który Capi na cały oddział, ponieważ są tam kiełki bambusa, są tam orzeszki, jest tam wszystko to, czego mi absolutnie nie, 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 nie wolno. No, tak zinterpretowaliśmy Rosu. E, na, na początku to pamiętam, wywołało największą, największą, największą o, konsternację. E, a, a, ale już teraz na poważnie, kiedy Wojtek się zjawił u mnie, u, mnie, u mnie w pokoju, e, to tak wiesz, no, przenikliwe ma spojrzenie bardzo. I tak wiesz co, to była bardzo filmowa scena. Ja w piżamie, wiesz, wiesz taki, taki jak ja, jak to ja, figo fago. E, e, taki zadowolony, że wszystko działa, że wszystko super, że się, że się udało, że zaraz wychodzę na święta Bożego Narodzenia. Mm, a Wojtek tak zupełnie spokojnie usiadł sobie e, e, na parapeciku obok. Spojrza, spojrzał na mnie i nie wiem, czy tu, czy, czy, czy tu można. Chociaż dobra, nie, 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 nie będę ci pozycji psuł. W bardzo nieobcesowych słowach. Patrząc mi pro, prosto w oczy, mówi: Jeżeli ci się wydaje, że będziesz dalej tak żył, jak żyłeś, zanim to się wszystko wydarzyło, to się bardzo grubo mylisz. Bo ja nie zmarnuję kolejnego życia i kolejnego organu na kogoś takiego jak ty. I albo się w tej chwili za siebie, za siebie weźmiesz i te kobiety, która tam na, na ciebie czeka, i dzie dzieci, które, które masz, potraktujesz z miłością i, i poważnie, albo to się wszystko zaraz skończy i nie wrócisz tutaj po kolejny przeszczep, bo będziesz jęczał, że, że odrzuciłeś. Nie, już tego więcej nie zrobię. I tak wyglądała ta rozmowa, śmiertelnie poważna. Mało tego, mówi do mnie, psychologa znasz, jakiegoś. Mówię, no znam. To bardzo proszę wykręcić numer telefonu przy mnie teraz. Zadzwoniłem do dr. Marii Likasowicz. Ale to prawda, to tak było. No to dokładnie tak no. było. No, co ty myślisz, że ja tu no. No, to nie ja zmyślać? E... Wziął słuchawkę i mówi: Dzień dobry, pani, pani doktor. Z tej strony profesor Wojciech, Wojciech Lisik. No, właśnie przeszczepiłem Michała i muszę pani powiedzieć, że obawiam się bardzo poważnie o to, co, co, co będzie dalej. Mam do pani gorącą prośbę, czy mogłaby pani wziąć go po, pod swoją opiekę. I to, to, było kolejne ratowanie mojego życia i też jakby m, kwestia, którą... W ogóle, Czyli Pan profesor rzucił kilka kół ratunkowych. To prawda, ale wiesz co, ten, ten, brak psychologa i w cukrzycy i w ogóle w polskim chorowaniu i w polskiej służbie, służbie, zdrowia, szczególnie względem ludzi takich, takich jak ja, miałem 40 lat, więc już nie taki, nie taki młody, ale też nie taki stary, a co dopiero jeżeli chodzi o młodszych zbuntu, zbuntowanych, to był kolejny krok, który, który Wojtkowi zagwarantował, że, że, że wyjdę i będę żyć, i mi e, tak naprawdę pozwolił rozpocząć terapię, która trwała dwa lata, w której, dopiero w, w której zrozumiałem tak naprawdę, jak wyglądało moje życie przez ostatnich e, 20 lat. No tak, ale też rozmawiałem z Magdą i widziałem, jak jej zależy. E, I to, że nie była w stanie do niego dotrzeć, bo Michał miał swoją perspektywę życia. E, I no, też ona była takim motorem do tego. Plus zmęczenie po operacji, plus to, co usłyszałem od pielęgniarek, i to wszystko po prostu w pewnym momencie eksplodowało. I sobie pomyślałem, że go normalnie. O pierwsze O pierdolę, to byłoby bardziej adekwatne no, słowo. To chyba był język, który michał rozumiał. Ale, ale, ale słuchajcie, bo możemy, możemy się tu śmiać, ale prawda jest taka, że wiesz co, pan profesor. Niezwykle szanowana persona. Wtedy ja byłam bardzo krótko profesor, Który, który uderza nagle w, te, w, te, w takie tony. Tak naprawdę mówiąc Twoim, twoim językiem, to też, żeby tu nie wyszło, że, 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 że wiesz, jakby tu na lewo i prawo rzucam kurwami, bo przecież to nie tak. W każdym razie, patrząc prosto w oczy, widać, że nie żartuje i, i mówi, mówi językiem, który nie pasuje zupełnie do, 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 do jego osoby. I widać w każdym słowie, że próbuję się po prostu przebić, włamać do tej mojej zatwardziałej e, e, świadomości lub jej braku w zasadzie, do, do tego zakutego uba. E, to jest dopiero operacja. I widziałem łzy w oczach Michała. Wie pan, to też był dla no mnie tak, taki, tak taki dowód na to, że facet zaczyna myśleć nie o sobie, tylko o innych. Uświadomił sobie, że ma dzieci, że ma fantastyczną kobietę że ma życie przed sobą. To wie pan życie, które do tej pory było no, trudne, mozolne, życie, które nie sprawiało aż takiej przyjemności, a tu nagle się okazuje, że jeżeli pomyśli się o dzieciach i o swoich najbliższych, to ta perspektywa jest zupełnie inna niż wtedy, kiedy się myśli tylko o sobie. Dostrzega Pan ten problem braku psychologów, psychoterapeutów, o którym mówi Michał. I to nie chodzi tylko o samo przygotowanie do operacji, bo to już raczej jest ogarnięte w Polsce, przygotowanie do operacji. Nie miałem um, takich spotkań. Nie miałeś? Nie. O widzisz. A ja miałem. E, ale ale no to okay. miał zupełnie inne operacje. Tak, tak. Na którą są zupełnie inne fundusze. To i prawda. Zupełnie inaczej tak? Inaczej rozliczane. Mhm. Dobra. E, ale w każdym razie, o co mi chodzi? E, Wydawałoby takie, się, wydawałoby się, czy panu coś ten psycholog dał, z którym pan rozmawiał przed operacją? Nie, ja to wszystko wiedziałem. A czy w no, sensie... pan, I to jest właśnie podejście, podejście pacjenta. Bo jeżeli pan rozmawia z psychologiem i już pan z założenia wie, że pan wszystko wie, to pan go nie traktuje poważnie. Nie, traktowałem panią psycholog bardzo poważnie. Rozmowę pan traktował poważnie. Rozmowę, tak, rozmowę, ale nie, ona też mi dała parę rad, ja się bałem tej operacji, więc ta rozmowa mi pomogła pod tym względem. Mhm. Takiego uspokojenia i takiego wyciszenia przed zabiegiem, bo to, co ja robiłem źle e, i dlaczego wylądowałem na stole operacyjnym, ja dokładnie wiedziałem, co schrzeniłem, gdzie schrzeniłem i, i jakie mechanizmy zadziałały. I nie, nie to, żebym się wymądrzał, tylko ja przyszedłem naprawdę już na ten zabieg w przeciwieństwie do Michała. Michała ja się nie awanturowałem, nie, nie mówiłem, że nie ma łazienki. Ludzie, przyszedłem, to jest wszystko nieprawda przyszedłem. Jest. coś narobi, Przyszedłem, coś Przyszedłem. będą komentarze pod tym filmem. O, przyszedłem, 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 grzecznie i pokornie yes. do profesora Wiesława Pesty, który mnie operował. Pokłoniłem się i oddałem się w jego ręce i byłem bardzo jestem grzesznym pacjentem. Ale, wiesz, to... ale, nie, ale wróćmy do tych, bo to jest bardzo ważny wątek. Znaczy, bo To nie tylko dotyczy chyba transplantologii, ale w ogóle leczenia w Polsce i ochrony zdrowia. brak Wie Pan to dotyczy każdego aspektu naszego życia nie tylko, nie tylko pacjentów mhm. w szpitalach, ale uczniów w szkołach, studentów na uczelniach, mhm. pracowników biura, którzy sobie nie radzą z emocjami, pani w sklepie, które nie radzą sobie z klientami. Wie pan, problem zaburzeń psychologicznych, że tak powiem? Jest bardzo szeroki. To, co nas otacza, już powoduje pewnego rodzaju zaburzenia, i nie da się każdemu zapewnić psychologa. Ja często się pojawiam na, na różnego rodzaju zgromadzeniach i sympozjach lekarskich, opowiadając o swoim, o swoim przypadku. Kiedyś zostałem poproszony przez, przez psychologa, żeby, żeby spotkać się z, z młodymi lekarzami i opowiedzieć im o, o tym, jak to wygląda z perspektywy pacjenta. I jest to dziwi mnie za, za każdym razem, że jestem jednak trochę traktowany jak okaz, yy, czyli kolejny pacjent czy numerek w, w gabinecie, którego można wysłuchać, ale jak najszybciej spławić. Niestety tak, taki, tak wyglądają realia. Yy, to, co pokazał Wojtek, to jest znacznie więcej niż, niż po prostu zwykły obowiązek lekarski. Przepraszam, nie obowiązek, bo to nie żaden obowiązek, obowiązek tylko Twój zawód, tylko, tylko maksymalne, maksymalne zaangażowanie, ale też. Zejście do, do, do pewnego poziomu, bo wiedział, że to uratuje, uratuje mi życie. Lekarze nie mają na to ochoty. Lekarze są e, wiele szczebli wyżej i, i nie chcą schodzić niżej do, te, do tego pacjenta, a każdy jest na innym piętrze. Nie, nie wszyscy nie generalizuj. No. Okay, ale... Ośrodek, w którym pracuje, znasz tych ludzi, znasz szpital. Nie powiedziałem wszyscy. Ale mówię, to są też kwestie jest. I, i... Chorzy transplantologiczni są wyjątkową grupą pacjentów. To jest grupa, która wymaga. Wsparcia i wymaga szczególnej opieki. To są chorzy, którzy zawsze będą brali leki, którzy muszą mieć otwartą głowę na wszystkie możliwe zagrożenia, które są wokół nich. No, którzy ryzykują życie. I tu nie zostawiamy takich ludzi samych sobie. Nie dajemy im karty wypisowej, nie mówimy, proszę się zgłosić za dwa lata, albo proszę zadzwonić, jeżeli coś będzie nie tak. Musisz przyznać, że to jest system, który jest działający, dobrze wypracowany i szczelny. System, który. Absolutnie ma wszystkich chorych pod pieczą. Ale jednak gdzieś spotykamy się w punkcie masy krytycznej. Każdy z nas, każda ze stron, czy pacjent, zawodzie. lekarz, w żywią, w każdym zawodzie żyjąc tak pewnej nieświadomości, do której my doszliśmy, w pewnym momencie za co jestem Ci wdzięczny i będę do końca życia. I nie każdy lekarz ma, ma, przepraszam bardzo, powiem to, tyle jaj, tyle odwagi, żeby... Żeby, żeby, żeby bardzo bezpośrednio rozmawiać z pacjentem. Ale to czy, nie był profesor. To też mi się wydaje, wtedy. że. To był często... facet w po, podobnym wieku, który, który powiedział mm. mi, jak jest naprawdę. Mm -hmm. Nie owiją niczego głowę. No tak, ale to też do każdego rozmawia się językiem, który on rozumie, albo dociera się drzwiami, które on chce otworzyć. Wiesz, Oczywiście, do każdego nie, nie jest, jest tak, no, no, że do każdego się o. mówi tak samo. No, to jest przecież oczywiste. Panie profesorze, Polska jest krajem e, o jednym z najniższych wskaźników e, przeszczepienia organów. W Unii Europejskiej. W 2012 ten poziom był, wynosił 16 przeszczepów w przeliczeniu na milion mieszkańców? Mhm. W 2019 jeszcze przed pandemią COVID 13,1 na milion mieszkańców obecnie 10,3. Mhm. No e, wie Pani ile jest przeszczepów, przeszczepów na, na przeszczepionych na, na milion mieszkańców? Jeszcze raz? Ile jest szóstech przeszczepionych na milion mieszkańców? Nie mam pojęcia? No właśnie. Trzsztek jest 0,1 na milion. A powinno być, według pana? 180 tysięcy osób ma cukrzycę typu pierwszego. A przeszczepiamy 20 rocznie. 15 rocznie. Dlaczego tylko tyle? Dlatego, że po pierwsze, nie ma dawców, to o czym pan bardzo ładnie mówił w jakimś poprzednim swoim programie. Po drugie, dlatego, że lista biorców jest bardzo krótka. Nie ma wiele osób, które są przygotowane i gotowe do tego, żeby być biorcami. A po trzecie nie ma ośrodków, które by te trzustki przeszczepiały. W tej chwili w Polsce są aktywne dwa ośrodki transplantologiczne, które zajmują się przeszczepieniem trzustki. Dobrze, a co powinniśmy zrobić, żeby to się, to się zmieniło? No bo to, to jest, zaczyna być coraz większy problem. Jeśli spada liczba e, przeszczepów, ja teraz nie mówię o, o trzustce, ale w ogóle Pan, nie, nie ma zmaga. dawców, nie ma przeszczepień. Sprawa jest niezwykle prosta. Co, co, co możemy zrobić? Robić takie pogromy, jak ten. Niska bardzo świadomość społeczna tego, e, czym jest e, przeszczep. Dalej całe mnóstwo mitów, e, którym obrasta, obrasta ta, ta, ta operacja. Lekarze, którzy, którzy mówią, że nie wiedzieli, że można przeszczepieć to to jest. To jest kolejny kameczek do ogródka tej niewiedzy właśnie i tej, tej tragedii, która się dzieje, bo to, o czym mówi Wojtek, to jest tak naprawdę tragedia. E, przy czym trzeba jedną rzecz od razu powiedzieć e, i tego mnie też nauczył, nauczył Wojtek. E, e, Przeczep trzustki nie wyleczył mnie z cukrzycy. No to nie ma takiej możliwości. On jakby e, dał mi dłuższą perspektywę życia na pewno, radzenia sobie z tym, ale żaden organ nie jest dany na zawsze, a, a, absolutnie. E, e, o, tym się, o tym też się nie mówi. Ale nie mówi się też o tym, że jest to ratowanie życia, bo po prostu jest. Nie byłbym tutaj nie siedział, gdyby nie, nie operacja, której, m, której, której dokonał, dokonał Wojtek. Wiesz co, to są oczywiście jeszcze kwestie, kwestie tego, tego, że wielu osobom nie wiem, czemu wiara nie pozwala na to. Na, na, na Choć ten... Kościół akurat w kwestii przestrzeń, patologii jest. za jednoznaczne stanowisko, hmm. oczywiście, że tak. No ale wiesz, co, ta, ta, ta piękna kampania, nie zabierajcie swoich narządów do, do nieba. To jest ten problem, no, Wiesz, proszę mnie pochodzić drewnianej trumni końc, broń, broń, broń Boże, kremacja. I wiesz, no tu są głęboko zakorzenione e, e, często średniowieczne mity, które są związane z, nas, z naszym ciałem i jego, le, le, jego leczeniem. I to się niestety wpisuje w ten archaiczny, archaiczny widzenie tego, czym medycyna jest w ogóle. Mam takie wrażenie. Ale docieramy, czy Państwo docieracie do coraz szerszej grupy odbiorców, ta świadomość, szczególnie u ludzi młodych, już jest o wiele bardziej rozwinięta niż w przypadku średniego albo starszego pokolenia. I zdarza się tak, że dzwoni do nas rodzic dziecka, które zmarło i mówi, że córka czy syn życzyli sobie, żeby pobrać narządy po jego śmierci. I to jest też dowód na to, że te kampanie, te programy mają ogromne znaczenie. Potężne, też tak. No dobrze, czyli edukować, 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 ale myślę, że tutaj chyba państwo się też powinno włączyć jakoś intensywniej, bo, bo mam wrażenie, nie wiem, niech mnie pan poprawi, czy, czy, czy system stworzony w ramach ochrony zdrowia on nie jest taki, jaki powinien być i tylko brakuje świadomości. Nie no jest by taki, to byśmy mieli wielu dawców. Oś Hiszpania jest dowodem na to, że jeżeli, jeżeli się wprowadzi dobry system, to zgłaszalność zwiększa się kilka razy. To też wie pan... Natomiast w Hiszpanii, 40, w Hiszpanii współczynnik wynosi 40 zmarłych dawców narządów na milion populacji. Mówię, tam 20 parę lat temu wprowadzono bardzo fajny program. Zaczęto identyfikować, ponieważ był taki nakaz odgórny. Czyli trzeba było zgłosić każdego zmarłego na oiom i przedstawić dokumenty, z jakiego powodu taka osoba zmarła. Mhm. W związku z tym, bo my no, szukając zdawców, to też chcę, żeby wybrzmiało: my nie szukamy ludzi na ulicy, którzy mogliby oddać narządy. My chcemy e, odkryć tych, którzy nie byli zgłoszeni, a mogli być zgłoszeni, mogli uratować życie innym osobom. A no tu się jest, liczy czas, prawda? Tu się liczy czas, chęć, e, no, przede wszystkim dobra wola e, osób, które pracują na oddziałach intensywnej opieki medycznej. I system. Jeżeli będzie nakaz systemowy albo jeżeli będzie to, co jest w rozporządzeniu ministra dotyczącym zgłaszania dawców, będzie w jakiś sposób weryfikowane, to wtedy myślę, że zwiększy nam się liczba. Panie profesorze, a według pana, bo Michał wspominał o tych mitach, które wokół transplantologii narastały przez lata i wciąż gdzieś krążą. Według pana, najgorszym z tych mitów jaki jest? Jakie, A jakie to są mity, niech pan mi powie? No, 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 no rozmaite. No, no są, są przede wszystkim e, wiadomo, że e, jest e, rozpętane zresztą swego czasu przez obecnego prokuratora generalnego pod hasłem: e, zabijają, żeby mieć e, organy na, mhm. na przeszczep. Znaczy, czyli jeden, jeden e, z mitów jest taki. E, Wie pan, to nie są mity, myślę, że przez osoby, roz, rozpowszechniane przez osoby, które są dysydentami tylko przez osoby, które nie mają kompetencji, a próbują zaistnieć w mediach, na no. rynku i zaczynają robić z siebie wie Pan, em, gwiazdę wszystko wiedzącą dotyczącą transplantologii. Rehabilitant, który jest profesorem rehabilitacji tłumaczy, że zabijamy, że zabijamy ludzi zamiast ich leczyć, ponieważ my pobieramy narządy od ludzi w śpiączce, co nie jest prawdą. My pobieramy narządy po śmierci po śmierci mózgu. Yy, wie Pan, i ta identyfikacja, czy osoba jest w śpiączce, czy osoba jest zmarła, no, wymaga bardzo prostego systemu, który jest w stanie to zweryfikować, ale no, osoba nie odzywa się, nie oddycha, serce jej bije, no to każdemu wydaje się, że, że jest osobą w śpiączce, tak. a jest to osoba, której nie żyje mózg. No i możemy jeszcze zejść na poziom kompletnego absurdu, czyli Panuje przekonanie, że jeżeli przyjmę organy od, od jakiejś osoby, to przejmę jej choroby. Choroby? Myśli. E... myśli. E... 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 No, tak, łącznie z nałogami. No. Byłem niepalący, ale przy... przyjąłem organ od, od palacza, więc zaraz wpadnę w nałogi. No, ale to, już, to już, już, tak, już tak zupełnie się śmieją. Ale my mówimy o mitach, które panują w społeczeństwie, a nie wśród ludzi chorych. Dlatego, że gwarantuję Panu, każdy, kto ma niewydolność nerek, każdy, kto ma niewydolność wątroby, chciałby mieć przeszczepiony narząd i żyć. Jeszcze jedna ważna rzecz. Wiesz co, to jakby przyjęcie organu to też jest bardzo duża praca. To nie jest tak, że, że, że przeszczepili i poszedł do domu. To są regularne badania, niestety stanie w długich kolejkach po to, żeby regularnie robić morfologię. W tej chwili jestem już na takim etapie, gdzie, gdzie wykonuję ją u uh -huh. doktor Nowackiej Ciciury, doktori skierował uh -huh. mnie. Mnie e, tak fantastycznej pani doktor, która jakby no, też sprawuje pieczę nade mną i każdy przeszczepiony takiego anioła stróżama, e, przynajmniej mie mie mieć, powi mieć powinien. E, w tej chwili jestem na etapie co kwartał. E, ale na początku. E, to... Co za tygodnie. Co dwa tygodnie, co dwa tygodnie do, 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 do przychodni. Codziennie leki immunosupresyjne i nie ma mowy o, o, o tym, że, że zapomnieć. Zapomnieć odstawić. Tak no. zdarza się. No, 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 no zdarza się, ale no to też powiedzmy to, to tu, tu i teraz. No. Boże jedyne, zdarzyło mi się parę razy Ale zresztą, nie mówię o tobie. Z ręką na sercu na jednej na, na, na ręce przez te 7 lat, Uderz może, w może mi się. Trzy, proszę bardzo, <laughs> e, trzy, trzy, trzy razy, może mi się że Nie umiera się od tego. To, 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 to też Panie jest, rektorze, jest, też, jest to To, co Michał chce powiedzieć, każdy chory po przeszczepieniu ma super opiekę. Ma przychodnie, no, ma, le ma lekarza, który go prowadzi. I to jest system, który działa. Więc te mity na pewno nie są wśród chorych, którzy wymagają transplantacji albo są po przeszczepieniu. A wie pan, no, opowiada się historie najróżniejsze. No, straszy się dzieci czarną wołgą. Wie pan Dzisiaj kiedy, 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 jakby... dzieci nie wiedzą, co to wołga. W ogóle? No właśnie. To, no to tak, to ja wyrosłem w, w świecie czarnej wołgi. To bumer Ale tutaj zawsze, no, to jest taki też. Wie pan, to w pewnym momencie traktuje się tą transplantologię jak takie szamaństwo. Bo niewielu lekarzy się na tym zna, niewielu lekarzy to potrafi zrobić. A jak jeszcze do tego dołożymy żywe dawstwo? Żywe dawstwo to jest też temat, który no, rozwija się w Polsce. Pracuję w ośrodku, który przeszczepia najwięcej nerek pobranych od dawcy żyjącego, więc. Tutaj no, ta transplantologia jest super metodą terapeutyczną. Ale też bardzo młodą, i dalej jednak dla, dla wielu osób jest to kompletne sens. Myślę, że jeszcze parę, parę lat musi, musi upłynąć, zanim ludzie zdadzą sobie sprawę z tego, że, że, że jest to oczywiste. I no, naprawdę nie chcę być w 100%, ale, ale, ale bezpieczne. I to, co powiedziałem, ratujące, ratując nie, a co to, to znaczy młodą? Przykładanie baniek. Ma 300 lat, tak? No i, i, i co? A kiedy jest pierwszy metodą, przeszczep trzustki? Jest metodą starą. Ale, to znaczy ale co to znaczy młodą? Ale co to znaczy młodą powiedz mi? to jest 5 lat, 10, 20, 40, 100. Ale to, to nie, okay, no, nie inaczej. Chodzi... To nie jest metoda o której, o której się słyszy od zawsze. W sensie kiedy kiedy byliśmy dziećmi w latach ale roku, to 80. Ale nano life jest przeszczep, przeszczep w ogóle Kwestia Science Fiction. No to Lord Vader miał przeszczepione narządy. Na, na Wiesz, nie mówiło się o tym, nie czytało się, się o tym, to nie była w ogóle jakakolwiek kwestia społeczna. Zupełnie. Dzisiaj no, jest, niestety tacy jesteśmy, no, wszystko to budzi w nas potężną nieufność, i każda plotka i każ, każdy mit urasta do rangi faktu. O, i to Wiem, jest problem. Wiem, bo tak, bo, bo mhm. tak było. Wiesz, każdy, wiesz no ja zdecydowałem się od razu. Pani doktor, kiedy, kiedy powiedziała, że będzie przeszczep nerki, zacząłem czytać, przeczytałem, że, że również przeszczepia się trzustkę. Rozmawiałem z doktor Wojtaszek, zapytałem ją o to. Pani doktor powiedziała: Tak, że, rzeczywiście. Proszę się poważnie zastanowić, bo to będzie bardzo poważna operacja. W pańskim stanie. Nie wiem, na ile, na ile dla, dla Pana bezpieczna. Natomiast jakby wiesz, po pierwsze, zaaprobowała, po drugie, yy, po drugie no, nie mąciła mojo, mojo, mojego spokoju w tej kwestii. Byłem rzeczywiście bardzo zdeterminowany. Poprosiłem o wpisanie mnie na listę. Pani doktor mi wpisała dwa lata, dwa lata oczekiwania. Natomiast yy, natomiast. Te wszystkie drobne elementy, o których rozmawialiśmy tutaj, te drobne zdarzenia, gdyby Pan był moim, moim synem, to bym nie pozwolił, to są, wiesz, dzisiaj to są tylko słowa. Natomiast w głowie osoby, która, która bardzo poważnie to przeżywa i zastanawia się, czy, czy warto to robić, bo, bo, bo być może nie obudzisz się po, po, po operacji, to jest to jest życiowy dylemat. Obok mnie na dializach leżał, leżał dorosły facet, który powiedział: Wie pan, ja to już dwa razy nerkę przeszczepiałem, mówią, że trzeci raz mam iść, ale chyba, chyba się nie zdecyduję. I pytam go, a dlaczego nie? Wiesz, a sam czekam na, na, na przeszczep nerki. On mówi, pan, nie, bo nie, bo bym już niestety takie argumenty. Wiesz, to są wszystko takie drobne rzeczy, które budują potężny problem, o, o, którym, o którym dzisiaj rozmawiamy. A, a, jak długi termin przydatności mają przeszczepione Twoje organy? Ja wieczne. Pani nie tak nie mówimy o statystyce. Nie? Widzi Pan, nie mówimy o statystyce. Cieszymy się z tego, że Michał nie miał odrzucania, że ma świetną funkcję nerki, świetną funkcję trzustki, bo tu ale, mówiąc ale o rozumiem, tym, że, że jest to 15 wiemy, lat czy 20... Ale każdy pacjent jednak, który ma przeszczepiony organ, musi mieć z tyłu głowy to, że przyjdzie moment... To, co Michał powiedział. To nie jest dane na zawsze. Ale jakość życia, jaką ma, jest no, nieporównywalna do niczego. Nie, absolutnie. Ja tutaj się w ogóle... E, to, to, proszę nie traktować tego, że ja jestem w kontrze. Nie, ale ja w ogóle tylko nie... się, tylko ja... się właśnie zastanawiam też, bo to jednak też powoduje, że psychicznie musisz sobie w głowie pewne rzeczy ustawić, tak? Okay. Ja, pan, miałem pacjentkę, która niestety musiała mieć usuniętą trzustkę. E, kilka tygodni po przeszczepieniu. E, I cały czas, cały czas napiera, żeby mieć jeszcze raz zgłoszenie. I to były najpiękniejsze kilka tygodni w moim życiu. Pan? To jest, I tutaj, jakby, to jest to ładowanie baterii. Nie miała hipoglikemii, nie bała się wyjść na zewnątrz, miała dobre cukry. I to, no, stawianie się w skórze osoby, która jest bardzo ciężko chora, osobą zdrowym nigdy nie wyjdzie. Wracając do mitów. Pamiętam i, i przypominałem sobie te, te tytuły prasowe i te, te doniesienia, kiedy sam czekałem na przeszczep. Córka bardzo znanego, znanego celebryty kolejny przeszczep odrzucony. Jeśli zaczynasz sobie myśleć kurczę, to znaczy, że to jest na chwilę. Że być może za rok... Bo nikt nie mówił, jaka była prawda. No właśnie, a prawda była taka, że ona w ogóle nie brała leków immunosupresyjnych. Co jest jednoznaczne. Równoznaczne z odrzuceniem przeszczepu. Moja pani doktor, doktor Nowacka, o którym już mówiłem, mówiła, że że kiedy trafiłem do niej, a dał mi naprawdę taką kosę, że wiesz, że, że bałem się dzwoniłem do niego, mówię, na litość boską, Wojtek. Ja, nie ja się bałem, się... czy oni się nie zabiją. ja, 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 Ale... ja, ja, ja nie chcę do <laughs> Próba mówił... biologiczna wyszła pozytywnie. Wie pan, wie pan że tutaj zakłady e, 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 robili, ile pan wytrzyma? ze mną, w, z, z, z tym przeszczepem. A, a dzisiaj naprawdę z moją żoną mówię, żebym przestał to, przestał to powtarzać, bo nie jestem ideałem, bo nie jestem. Ale ale, 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 ale pani, pani doktor, em, em, naprawdę mi rękę podaje za każdym razem, kiedy, kiedy jesteśmy po morfologii, mówi pani Michała. Jestem, jestem naprawdę zdziwiona i, 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 i dumna z pana, że, że to wszystko takie ciebie, wszystkie parametry są, są zbadane. No nie ma mowy o jakimkolwiek oszustwie. Wszystko, gdyby było nie tak, wyszłoby od, od razu, zarówno, jeżeli chodzi o nerkę, jak i, jak i trzustkę. I to jest. I te, zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że, że tak naprawdę od Ciebie to wszystko, to wszystko zależy. No właśnie, a często pacjenci marnują yy, Pana pracę i organy, które Pan Nie, nie często. Nie często, dlatego, że jest to wyjątkowa grupa. Grupa wyselekcjonowana, grupa wypracowana. A poza tym, wie Pan, Michał jest takim dobrym duchem. No trochę Cię pochwalę, co? Wreszcie, Boże, Michał jest, jest dobrym duchem dlatego, że po pierwsze zawsze ode mnie odbiera telefon. Po drugie... Sam dzwoni. Jak dzwonię? No, nieczęsto dzwonię. Po drugie, jeżeli mam problem z pacjentem, bo wie pan, ja nie jestem wiarygodny. Tak jak lekarz bariatra nie jest wiarygodny dla swojego pacjenta, tak samo transplantolog nie jest wiarygodny dla osoby, której przeszczepia narząd. Więc Michał jest najbardziej wiarygodną osobą, i, a mam jego zgodę. Jeżeli mam kogoś po przeszczepieniu trzustki i ktoś sobie nie radzi albo zastanawia się, jak to będzie, daję telefon do Figurskiego. I Figurski kładzie do głowy, jak to będzie wyglądało, ile to będzie wyrzeczeń, jakie to będzie trudne, ale że na końcu będziemy pili szampana. I muszę Panu powiedzieć, że jeszcze się nigdy na nim nie zawiodłem. Osoby, no, no, które, osoby które wyprostował... No, mam, dzisiaj mam, 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 dzisiaj mam, dzwoniłeś do faceta, którego do, 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 przeszczepiłem pięć dni temu, który sobie radzi, ale... Wie Pan, to jest takie... Radzi sobie, ale nie do końca w to wierzy. Mam dług wdzięczności wobec tego, tego faceta wieczny. Mówią, że najgorszy dług. To, to spłacaj. To, to, to dług spłacaj. wdzięczności? Spłacam czy nie? Spłacasz. Je, jest no niespłacalny właśnie. chyba. No właśnie. Ten, to ten, jest, nie. ten nie. Także to jest też ważne, żeby wie Pan, mieć osobę wiarygodną w, w swoim otoczeniu. On jest absolutnie wiarygodny. Dziękujemy Ci e, za Twoje świadectwo, <słuch> za to, że udzieliłeś <słuch> już nie wiem, pewnie. E, Kilkaset więcej. już, by, już słyszałem, lans Lansuje się na cukrzycy, lansuje się na przeszczepie. Jestem, jestem pierwszym, pierwszym lanserem na, na, na chorobach RP. ale wiesz, co. No to ba fajne. Ja, ja bardzo mocno wierzę, wierzę w to, że robienie takich programów ma, ma naprawdę sens. Mm -hmm. Bardzo mocno, bo ja naprawdę bardzo, bardzo często słyszę e, tak przerażające straszne rzeczy na temat cukrzycy, na temat przeszczepu. I cieszę się, że, e, że mogę odpowiedzieć, bo jestem znacznie facetem, który mówi bez ogródek, zupełnie, Dlatego ja zapraszam na konferencję też. I bywam, i, te, mhm. i też bywam bardzo nieobcesowy. Mhm. Wreszcie udało mi się skończyć książkę, która powinna się ukazać 14 listopada w Światowy dzień cukrzycy, gdzie właśnie w ten bardzo mocno bezpośredni, nieobcesowy sposób opisuje całą, całą tę historię, niczego nie ukrywając. Tam są bardzo dla mnie krępujące e, często rzeczy i mocno się zastanawiam, czy się z tego wszystkiego spowiadać, czy to wszystko o, ma sens, czy to się o nie zamieni w jedną wielką chucpę. O po ile tak książkę mówisz? No, dostaniesz egzemplarz gratis. <noise> nawet dwa ślą. E, 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 słuchaj, wiesz co, bo wydaje mi się, że, w, że właśnie takie mówienie wprost i rozmowa z takimi ludźmi jak, jak, jak Wojtek, którzy, którzy e, uznaj to, nie siedzą na Olimpie, tylko potrafią z niego zejść. Potrafią, potrafią życzliwie e, e, i to, to jest ta psychologiczna umiejętność właśnie, który, o której cały czas rozmawiamy. E, wiedzieć, jak, jak z człowiekiem, z drugim człowiekiem rozmawiać, to to jest, to, to jest ta druga operacja, wiesz? Pan, Pierwsza jest na, na brzuchu, a druga na głowie. Ma Pan poczucie, Panie Profesorze, że robi coś wyjątkowego? Nie, ja nic innego nie umiem, więc to jakby... Skromny. Nie, ale tak jest, no. Natomiast lubię to, co robię, przede wszystkim. To jest coś fajnego, bo cały czas mnie to kręci. Oby zawsze tak. Panie profesorze, profesor Wojciech Lisik, Michał Figurski. Rozmawialiśmy o transplantologii, o tym, że... by się nie bać przeszczepów organów, żeby słuchać lekarzy, którzy się na tym znają, aby szukać fachowej wiedzy i po nią sięgać. Jeszcze jednej ważnej rzeczy zapomniałem od. 16 grudnia 2016 roku nie przyjąłem ani jednej kropli insuliny, bo rozmawiamy o przeszczepie trzustki. I mhm. to powinni wiedzieć, wiedzieć wszyscy: ani jednej kropli. I za każdym razem, kiedy, kiedy, kiedy mierzę cukier, a już nauczyłem całą rodzinę, mierzymy sobie wszyscy, ja mam najniższe. Naprawdę i tym jest operacja a przeszczep od szóstki. Niech to ludzie wiedzą. Podziel się życiem. Cykl rozmów o transplantologii w Polsce. Tomasz Sekielski. Dziękuję bardzo. Oh, my God.